Widzowie TVP musieli doznać szoku. W 19:30 naprawdę wyemitowali takie życzenia. I to w Wigilię. Wigilijne wydanie nowego programu informacyjnego TVP1, 19:30, zakończyło się życzeniami świątecznymi skierowanymi do Polek i Polaków. Jedne z nich mogły wzbudzić w widzach niemały szok. TVP przechodzi gruntowne zmiany. W środę rozpoczęła się reforma państwowych mediów, od dłuższego czasu zapowiadana przez obóz koalicji 15 października. Dotychczasowe programy informacyjne, które według obecnie rządzących przez 8 ostatnich lat były przesiąknięte propagandą, zostały zawieszone. Zmiany budzą sprzeciw polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że rewolucja w państwowych mediach przeprowadzana jest nielegalnie, a uchwała, na której oparto utworzenie nowej Rady Nadzorczej i zwolnienie dotychczasowego prezesa TVP, nie jest wystarczająca i nie może zastąpić procesu legislacyjnego. W związku z powyższym posłowie byłego już rządu odbywają dyżury w siedzibach TVP, TAJ i PAP, znacznie utrudniając pracę nowym zespołom redakcyjnym. Zobacz, pogrążona w żałobie Agnieszka Woźniak-Starak pokazała, jak spędza święta. Moje najlepsze pocieszenie. 19:30 zastępuje wiadomości. W związku z przemianami w państwowych mediach zakończono nadawanie kanału informacyjnego TVP Info oraz zawieszono działalność Panoramy i Teleekspresu. Wiadomości zostały zastąpione nowym formatem pod nazwą 19:30. Program prowadzony był dotychczas przez Marka Czyża i Joannę Dunikowską-Paś i wzbudził żywe emocje wśród odbiorców. Jedna strona sporu wokół TVP chwali go za obiektywizm i przekazywanie suchych informacji, druga z kolei zarzuca, że nie poświęca wystarczającej ilości czasu obozowi obecnej opozycji. Zaskoczeniem zarówno dla jednych, jak i drugich mogło być ostatnie, wigilijne wydanie, którego finałem były świąteczne życzenia. Z pewnością nikt nie spodziewał się tego, jakie słowa w nich padną. Świąteczne zaskoczenie w TVP. W związku ze świętami Bożego Narodzenia, wielu polityków zrealizowało nagrania ze świątecznymi życzeniami, które zamieszczono w mediach społecznościowych. Część z nich wyemitowano również w programie 19:30. 23 grudnia zaprezentowano filmiki z udziałem Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego, dzień później zaś z ekranu do widzów zwracał się Szymon Hołownia. Tuż po wystąpieniu marszałka Sejmu ukazano materiał wykonany na ulicach polskich miast. Polki i Polacy dzielili się swoimi życzeniami, podkreślali, jak ważne jest zdrowie, wyrażali nadzieję, że tegoroczne święta okażą się spokojne i szczęśliwe. Jedna z wypowiedzi okazała się dużym zaskoczeniem. Nietypowe życzenia w 19:30. W pewnym momencie reportażu, jeden z ankietowanych zwrócił się do widzów z nieoczekiwanymi życzeniami, które jeszcze kilka dni temu z pewnością nie zostałyby wyemitowane na antenie. Związków partnerskich i mniejszej inflacji, przekazał mężczyzna. Ten krótki komunikat wydaje się być przełomowym sygnałem w państwowych mediach i stoi w wyraźnej opozycji do przekazu, który sączył się z anteny TVP przez co najmniej 8 ostatnich lat.